Charakter naszej pracy wymusza dość częste kontakty z dość specyficzną grupą społeczną. Z tak zwanymi ćwierćmózgami. Ludźmi o inteligencji psa. Tylko z tych głupszych. Doberman dla przykładu. Masz przed sobą typowego reprezentanta tej grupy. Zakładamy hipotetyczną sytuację operacyjną. To jest twój podejrzany, ty prowadzisz przesłuchanie. Chcesz wydobyć od niego jakąś informację. Co robisz? Ale jaką informację? Nieistotne. Która godzina na przykład? Ha. Przepraszam. Która godzina? No śmiało, śmiało! Gadaj, która godzina, bo ci dupę skopię. Jak będziesz taki żwawy, to ci ręce zabiorą. Co się z tobą dzieje, Malinowski? Nawet mu kurwa czapka nie spadła. To moja teściowa ma więcej werbla, na wózku jeździ. Albo my, albo oni, Malinowski. Jak będziesz taki miętki, to ci żywcem dupę zeżrą. Ja ci pokażę, jak to się robi. Gadaj, chamie, jaki czas, bo ci łeb rozwalę. Gadaj! Zrozumiałeś? Skurwysynie, tak czy nie? W krótkich słowach, Malinowski. Spadasz na niego jak chuj na mariole, jeb! Resetujesz gościa! Ty kumasz czacze, czy tracisz wątek? No, kumam. Taka forma zapytania gwarantuje otrzymanie odpowiedzi. No chyba, że gość nie ma zegarka. No, chyba, że tak. Chodźcie, chłopaki. Gadajcie. Może coś przekąsicie? Polecam bułeczki, jeszcze ciepłe. Wyszły jak nigdy. Właśnie jedliśmy. Ja skosztuję.